automatyczne. O, na zdrowie, kierowniku. Akurat mi słowa zabrakło. Dobrze, że kichnęliście. No. Połączone to są jakie, że niekompatybilne, tylko... Zintegrowane. No, integrowałby. Zwykle moją pracą jest testowanie takich oto czterokołowych, bardzo pięknych samochodów. Ale dzisiaj, moi drodzy, odbiegamy od tego zupełnie. Testujemy pojazd, który jest wszędobylski na całym świecie, który jest legendą samą w sobie, który zbudował tak naprawdę motoryzację powojennych Włoch. To jest skuter. Nazywa się Vespa i jest skuterem jedynym w swoim rodzaju. Wyobraźcie sobie teraz, jest rok 1946, powojenne Włochy, totalny kryzys, bida aż piszczy od północy po samo południe. W fabryce niejakiego Enrico Piaggio wpadają na pomysł stworzenia jednośladu, który zmotoryzuje Włochy, który umasowi motoryzację we Włoszech, który sprawi, że ów przysłowiowy listonosz albo piekarz będą mieli czym przemieszczać się po zwykle jednak górzystych terenach, gdzie rower naprawdę nie zdawał egzaminu. Wpadli na pomysł, zaprojektowali skuter i teraz tak, jest sobie sala projektowa, kilku projektantów, którzy tam naszkicowali to i owo, wchodzi sam Enrico Piaggio, oni mu pokazują, panie Enrico, panie prezesie, to będzie nowy skuter nasz. On tak patrzy na to i mówi, przecież to jest osa, przecież to jest Vespa. Vespa to po włosku osa, on ma kształt osy i teraz zobaczcie, jak inaczej na niego popatrzycie. To są oczy, to jest gęba. Tu są nogogłaszczki i szczękoczyłki, pamiętam z biologii jak dziś. Tu jest wąska talia, widziana od przodu, to jest naprawdę wąski element, tak jak te wąskie punkty przed odwłokiem, a to jest ten odwłok osy i tu powinno być żądło, a jest światła stopu. Absolutnie przegenialna sylwetka, która pozostała w Vespie od rzeczonego roku 1946 do dzisiaj. Ten skuter, czyli Vespa, produkowany jest od tego roku bez przerwy i eksportowany jest oraz produkowany w różnych miejscach na całym świecie. Ja dostałem ten skuter do testu długodystansowego, także całą wiosnę, lato i jesień nim zasuwam. Myślę, że spotkamy się jeszcze przy okazji jakichś rozmów eksploatacyjnych o tym skuterze, bo miejskie i podmiejskie kilometry będą dla mnie chlebem powszednim, jeśli tylko słońce będzie tak pięknie świeciło jak dzisiaj. Poszedłem, wyobraźcie sobie, do Liberty Motors, piasecznie pod Warszawą i tam jest w ogóle zagłębie irracjonalnych zabawek dla dużych chłopców, a ja jestem dużym chłopcem o bardzo małym rozumku jak Kubuś Puchatek i takie zabawki niezwykle mnie uszczęśliwiają. Łażę, oglądam, gadam, patrzę, tu skutery wodne, tu motorówki, tu jednoślady, tu właśnie skutery elektryczne, skutery spalinowe, no jest tam różnych marek, jest tego w bród. I myślę sobie, kurczaki pieczone, ja znowu zwykle mam coś takiego nietypowego u siebie na stanie, a dzisiaj chciałbym mieć kanon skutera. Jeśli myślisz skuter, a jesteś na Malediwach, to ten skuter wygląda tak. Jeśli myślisz skuter, a jesteś w Berlinie, Amsterdamie, w Johannesburgu, w Nowym Jorku, czy w Auckland w Nowej Zelandii, to skuter dalej wygląda tak. Wszystkie jego modyfikacje, tak naprawdę, wszystkie wersje, przeobrażenia nadwoziowe, które nastąpiły, w jakiś sposób i tak bazują na Vespie. Vespa optycznie prawie się nie zmieniła. Zobaczcie. Dzisiaj te skutery są takie troszkę bardziej rozciągnięte, one są jakby wydłużone, zupełnie inny kąt siedziska względem kierownicy na tych skuterach jest, a tu w dalszym ciągu ten przepiękny oldschoolowy okrągły reflektor. Ta osłona, która też pozostaje prawie niezmieniona. Ja wiem, że wszyscy miłośnicy Vespy, kluby miłośników Vespy, bo Vespa to jest też stan umysłu. Vespa to jest sposób na zrzeszanie się, na wymienianie swoich doświadczeń. Zresztą mój przyjaciel z podstawówki Lipa ma kilka Vesp i jest tutaj w Warszawie w takim kółku. Pozdrawiam Cię, Lipa, bardzo serdecznie, bo wiem, że oglądasz, a jeżeli jest Vespa u mnie na kanale, to na pewno ją obejrzysz, także ściskam Cię bardzo serdecznie. Także to nie jest tylko wsiąść i pojechać. To jest również pasja, to jest fascynacja, to jest sposób spędzania wolnego czasu. Pamiętajcie też, że ten skuter w wersji bazowej, zaraz opowiem, jaka ona jest, bo to jest GTS, kosztuje od 30 500 zł.
Przyzwoicie, ale z wespą można się bawić akcesoryjnie w nieskończoność, dokupować rzeczy, dokupować ubiór, dokupować kufry, dokupować uchwyty na telefon. Naprawdę można konfigurować sobie ten mod, nie od razu, też nie jestem zwolennikiem, że dobra, to ja poproszę wszystko, nie? Obwiesić go jak choinkę i potem będzie jak choinka na trzech króli, będzie się sypał, obsypywał z tych wszystkich akcesoriów. Stopniowo jeździsz takim skuterem bazowym i nagle mówisz, aha, dobra, ale jednak bez mapy to mi się troszkę kijowo jeździ, nie? No to doczepianą do lusterka tutaj uchwyt na telefon, żeby tę mapę mieć, kupujesz. Mówisz, aha, dobra, tutaj jest schowek, nie? O, tak, ale jest tutaj przestrzeń na przykład na jeden kask, a dużo czasu spędzam na skuterze w dwie osoby. No to dokupuję drugi tutaj kuferek na przykład na drugi kask, albo ten swój kask kierowcy chowam tutaj, żeby nie otwierać siodła za każdym razem. Naprawdę można to robić w nieskończoność i poznawać swój własny skuter wraz z pokonywaniem kolejnych kilometrów i dostosowywać jego wyposażenie do swoich potrzeb. No dobrze, na samym początku sprawdziłem, czy wszystko aby na pewno gra, czy lusterka są dobrze ustawione. Światła załączają się automatycznie, także nie muszę w ogóle o tym pamiętać. Chyba że chcę przełączyć na światła drogowe, to mogę to zrobić ręcznie. Manualnie, o i tak mi się dobrze tym skuterkiem podróżuje. Taka prędkość rzędu 30-40 km na godzinę. Pamiętajcie, że no taki skuter też namawia troszkę do włoskiego stylu życia. Włosi w sumie, szczególnie na południu, nigdzie się nie spieszą, więc ci, którzy jeżdżą na jednośladach po to, żeby skracać czas dojechania z punktu A do punktu B, żeby się tam właśnie przeciskać, przepychać między samochodami tam, gdzie nie jest to do końca bezpieczne. No ja takiego zachowania nie pochwalam i staram się nie kopiować. Jadę sobie jak ten z Akademii Policyjnej. O, on też jeździł na wespie, ten co w okularach, co mu się tak trzęsło cały czas i wszyscy go wyprzedzali. Bo wespa to jest też kawał kina, słuchajcie, no choćby przypomnieć tylko rzymskie wakacje, kultowy, przepiękny, cudowny obraz z Audrey Hepburn w roli głównej. Wspaniała rzecz. Przy tym filmie też można odpocząć, tak samo jak odpoczywają Włosi na południu swojego kraju. I podczas takiej jazdy ja też sobie odpoczywam. Przyznaję się od razu bez bicia, nie mam prawa jazdy na motocykl, mam prawo jazdy kategorii B plus E. Tak więc przydzielono mi jednostkę o pojemności 125 cm sześciennych i na prawo jazdy kategorii B spokojnie mogę takim skuterem jeździć. Staram się jak najmniej używać tego skutera na wszelkich drogach szybkiego ruchu. Staram się jeździć podmiejsko, bo nie mieszkam w śródmieściu, mieszkam na przedmieściach i jeżeli mam sprawę do załatwienia w jakiejś innej dzielnicy, na południu czy na północy Warszawy, bardzo chętnie wybieram skuter. Pamiętajcie też, że im więcej wyłapiecie buspasów, tym fajniej się jedzie skuterem, bo nie musicie się przepychać między samochodami, tylko tak jak w naszej tutaj starej, dobrej dolince Służewieckiej, jedziecie buspasem i macie po prostu luz. Jedziecie swoim własnym, wydzielonym pasem w sposób absolutnie bezpieczny. Także tam, gdzie tłok, tam, gdzie ciasno, tam, gdzie korki, zdecydowanie jest to bardzo dobre rozwiązanie. Wszakże oczywiście z bardzo dużą rozwagą i uwagą, bo no wiele się słyszy o tym, co się tam na tych jednośladach dzieje, jak się sezon zaczyna. Wespa to jest naprawdę kawał ogólnoświatowej historii. Kupują ją znani ludzie. Wespa, no, jak już wspomniałem, grała w bardzo wielu filmach. Nawet w jednym polskim serialu odgrywała o detektywie. Nie pamiętam, jak miał na imię, czy tam na nazwisko, ale też odgrywała jedną z głównych ról. Jak chcecie, to sobie wygooglujcie i znajdziecie w internetach. Jakieś zadania też wam muszę wytyczać, a nie tylko łopatologicznie to wszystko przedstawiać. Także jak się uprzecie, to znajdziecie. Bez najmniejszego problemu. GTS z pojemności 125 cm sześciennych, krzesa 14 koni mechanicznych, waży 158 kg. Cóż jeszcze? Jednocylindrowy, czterozaworowy silnik o elektronicznym wtrysku, ma katalizator, spełnia normę emisji Euro 5, także jest to taka klasyka gatunku upakowana w to piękne nadwozie. Kolor! Sam dobierałem. No, mówię, taki draczny, żeby był, bo są czerwone, są białe, są perłowe, są kremowe, są czarne, oczywiście, a ja chciałem taki troszkę bardziej wyścigowy, troszkę taki bardziej racingowy, szczególnie, że ta wersja GTS tutaj ma również takie motorsportowe
ala karbonowe dokładki. Ta czerń z tym dziwnym pomarańczem, a to jest amarant coś tam, jakoś tak się nazywa ten kolor, nie pamiętam dokładnie. Moim zdaniem współgra absolutnie genialnie. Zobaczyłem to i mówię, dobra, to idziemy w old school, jeżeli chodzi o kształt samego skutera, ale już nie idziemy w old school, jeżeli chodzi o kolor. To jest troszkę jak z aranżacją nowoczesnego salonu, nie? Te rzeczy, które są stałe, montujemy uniwersalne, natomiast poszaleć możemy sobie poduszkami, poszaleć możemy zasłonami, poszaleć możemy kanapą, tymi rzeczami, które łatwo jest później ewentualnie wymienić. Także ja przyszalałem z kolorem i nie będę go wcale wymieniał. GTS Super nawet się nazywa, o tutaj patrzę. Dobrze, silnik chłodzony cieczą, wszystko tutaj jest widoczne z tej strony. Motor, który... No potrafi pojechać bardzo oszczędnie, bo spalanie rzędu 2,5 litra na setkę to jest absolutna norma i to jest spalanie realne. Zbiornik mieści 7 litrów w tym przypadku, więc łatwo policzyć, że z lekką rezerwą na 5 litrach no przejeżdżamy 250, no i mi komputer pokazywał nawet prawie 300 km, że mam 280 km na 7 litrach paliwa mam do przejechania. I teraz sobie policzcie w tych wszystkich Passatach TDI, w tych Vectrach, w tych BMW-kach, ile wy spalacie jadąc w tych korkach, stojąc, męcząc się. Może fajniej byłoby poczuć ten powiew wiatru tutaj z takiej Wespy, wydać co prawda 30 klocków, ale potem no praktycznie to spalanie nie istnieje, bo jak wjeżdżamy na stację i tankujemy 5 czy 6 litrów, to nasz portfel w porównaniu z samochodem właściwie w ogóle tego nie zauważa. No, czyli można powiedzieć, że jeździmy za prawie że darmochę. I teraz zobaczcie, przedmieścia miasta stołecznego Warszawa. Ja sobie jadę, widać mnie z daleka, bo ten kolor jest na tyle draczny, że jest rzeczywiście z daleka widoczny. Z przeciwka mija mnie kolejny skuter, nie wiem jakiej marki, ale widzę światełko ładne. No, oczywiście, że Wespa, no czarna Wespa, tylko z owiewką. I zobaczcie, jakie życie jest piękne. Człowiek się uśmiechnie, człowiek się pozdrowi na ulicy i od razu poranek i droga do pracy staje się całkiem, całkiem przyjemna. Akcesoria teraz. Mam schowek, w którym mam swój własny kask. To jest mój osobisty. Trzymam, nie pożyczam. Kask też jest niezwykle ważny. Ja się zdecydowałem na kask firmowy, żeby było bardzo stylowo, choć biały, odcinający się od koloru nadwozia. I, co niezwykle ważne, bardzo piękne, zintegrowane okulary przeciwsłoneczne. Ta szyba też, wbrew pozorom, na skuterze, który nie ma owiewki, bardzo ważna i nawet jak jest gorąco 30 stopni, tak jak dzisiaj, zawsze mam ją zasłoniętą. Też tutaj karbonowe wstaweczki, zobaczcie, jak to pięknie koresponduje jedno z drugim. Jako, że ja jestem chłopak prosty, to ja wam powiem tak. Jak ja idę na skuter, to ja się nie zbroję tak, jakbym jechał na, kurczę, wyprawę do Maroka albo na jakąś bitwę. Nie jestem huzarem, nie jestem wojownikiem w kamizelce kuloodpornej, czyli na skuterze no nie używam tej takiej mocnej odzieży motocyklowej, bo patrzę, jak ludzie jeżdżą na świecie, już nie mówię w Wietnamie czy w Tajlandii, ale nawet we Włoszech czy we Francji, na skuter po prostu się wsiada, zakłada się kask i po prostu się wsiada i trzeba jechać tak, żeby współgrać z innymi uczestnikami ruchu, a nie żeby się przepychać, żeby się rozbijać i żeby tworzyć niebezpieczne sytuacje. Także nie zakładam butów motocyklowych, nie zakładam spodni motocyklowych, po prostu ten sprzęt służy mi do przemieszczania się na krótkich, wielkomiejskich dystansach. Dlatego z wyposażenia akcesoryjnego zdecydowałem się po pierwsze na drugi kask, troszkę mniejszy, żeński. Sami się możecie domyślić dlaczego, bo czasami we dwoje na randewu też się można udać tu i ówdzie. Bardzo pięknym, kolejnym kolorze, który totalnie się odcina od nadwozia, ale strasznie mi się spodobała ta jajeczna żółć. No i wtedy... O matko! O, widzicie? Leżeć. O. No i wtedy, kiedy jest troszkę chłodniej, a nawet wieczorami w środku lata się robi chłodniej, zdecydowałem się na taką piękną, oldschoolową kurtkę, którą nawet dzisiaj przywdzieję. Ona jest oczywiście wyposażona we wszystkie tutaj już plastikowe wzmocnienia, także to jest kurtka motocyklowa, kurtka pancerna, a jednocześnie wydaje mi się, że designem idealnie pasuje. Ja z estetą nie jestem, ale tak mi się jakoś wydawało, że pasuje. Jeśli nie pasuje, to na pewno mi napiszecie i powiecie, panie, w ogóle te kolory do siebie nie pasują, ale moim zdaniem jest naprawdę dobrze.
samo wprowadzenie tego skutera jest ultra łatwe. Wydaje mi się, że to, czego mi brakuje przy tak zwanych większych prędkościach, czyli powyżej 40 km na godzinę, to jest jednak przednia owiewka. Na chłodniejsze dni na pewno by się przydała. Nie wykluczam, że coś takiego zanabędę drogą kupna do tego skuterka. Cóż jeszcze? No faktycznie, ja wiem, że to zaburza sylwetkę. Ja jestem raczej minimalistą, jeżeli chodzi o sylwetki moich pojazdów i uwielbiam stan oryginalny moich pojazdów, ale tu przydałby się ten chwytak na telefon, który też prawdopodobnie zamontuję, bo jak jadę tutaj gdzieś u siebie, no to wszystko wiem, wszystko znam. Natomiast jeżeli gdzieś muszę pojechać do innej dzielnicy, którą nie do końca znam, to na pewno taka mapa przed nosem bardzo by mi się przydała. Pamiętajcie, że jeżdżąc takim pojazdem, nie dość, że zasuwamy legalnie bus pasami, to jeszcze w ogóle się nie musimy przejmować o parkowanie, bo taką wespę zaparkujemy praktycznie wszędzie. Są gdzieś tam w centrach handlowych wydzielone miejsca na skutery, ale gdzieś tam przy chodniku, przy jakichś miejscach parkingowych, tych dla samochodów, zawsze się miejsce na taki skuterek znajdzie. Cóż jeszcze? Różne elementy tak zwane do podwieszenia, czyli jeżeli jedziemy i wieziemy sobie chińskie żarcie w siateczce, możemy to podwiesić tutaj, większość skuterów to ma. Podnóżki dla pasażera, bardzo sprytnie zintegrowane, że można je ręką rozłożyć, ale nogą już wepchnąć z powrotem. Uchwyt jakby co dla pasażera tylnej kanapy, bo musi być. I rzecz, która jest niezwykle fajna i draczna, kierownik ma kluczyk, bo zabrał. Dziękuję. Zbliżeniowy kluczyk, że nie trzeba nic tutaj wkładać, tylko zobaczcie, jak to wygląda. Wsiadam, no teraz mam oczywiście na podwójnej nóżce, więc go zdejmę. Naciskam, przekręcam, odczekam chwilę, prędkościomierz pięknie mnie przywita, machając tutaj wskazówką w lewo i w prawo i odpalam. A jak już odpalę, to mogę Wam opowiedzieć króciuteńko dosłownie o obsłudze całości, otwieranie kufra, system auto start-stop, włącz-wyłącz, kontrola trakcji, włącz-wyłącz, rozrusznik, tu oczywiście manetka gazu, w drugiej ręce światła, joystick do regulacji menu tutaj na ekranie, można sobie włączać tutaj wszystkie informacje dotyczące spalania i tak dalej, kierunkowskazy i klakson. I to tak naprawdę wszystko. Nogi nic nie robią, tylko ręce kierują skuterem. Pamiętajmy o prawidłowej pozycji, żeby się ani nie garbić, ani nie prostować za bardzo. I można ruszać w miasto. Myślę, że do praktyczności tego rozwiązania wcale Was nie muszę namawiać. Namówieni jesteście już od dawna, tylko jest to kwestia odwagi, żeby poczynić ten odważny krok i stać się członkiem klanu Wespy, tego ogólnoświatowego klanu Wespy, który no, jest potęgą na całym świecie. Te skutery są w dalszym ciągu niepowtarzalne, chociaż znane i produkowane od tak strasznie długiego czasu, to jest wciąż synonim wolności, ucieczki od takiego tradycyjnego sposobu przemieszczania się, a także unifikacja z tym takim włoskim stylem życia, czyli usiąść sobie rano spokojnie, wziąć nawet czasami papierową gazetę, przeczytać ją, nie mulić w telefonie, wypić dobre espresso, jedno, potem drugie, zjeść rogalika na śniadanie, wsiąść na taki skuterek, tryknąć 15 km do pracy, czy ile tam macie, nie wiem, w zależności oczywiście od pogody i też nie napalać się, nie nastawiać. Ja tutaj troszkę się tak wynurzę odnośnie ogólnie rynku jednośladów też. No czasami jak jadę samochodem i widzę motocyklistę na, nie wiem, wielkim motocyklu, Kawasaki czy BMW, leje deszcz, jest 5 stopni, a on w tym Gore-Texie zaiwania, taki jak zmokła kura, bo on jest fanem jednośladów i on wykorzystuje każdą chwilę, żeby tym jednośladem pojechać. No to jest troszkę inna koncepcja, inna filozofia współżycia z jednośladem niż ta, którą ja wyznaję. Dlatego wydaje mi się, że jak dzisiaj, od rana już jest 28 stopni, jak tak pięknie świeci słońce, to nic nie można zrobić innego, lepszego, jak tylko wsiąść na wespę i podjechać na przykład w stronę od Focka nad Świder, pomoczyć nogę jedną albo drugą, po czym wsiąść na wespę i wrócić do domu. Taki dzień to jest absolutne spełnienie marzeń każdego fana motoryzacji.